Beata Kozidrak jest niekwestionowaną gwiazdą polskiej muzyki, która przez wszystkie lata swojej działalności zdobyła serca milionów Polaków. Jej życie prywatne jest wyjątkowo skomplikowane, a teraz okazuje się, że piosenkarka zaszalała po rozwodzie. Dopiero teraz może w pełni spełniać swoje najskrytsze marzenia. Beata Kozidrak swoją karierę wokalną rozpoczęła jeszcze w liceum w Lublinie, gdzie wraz z bratem występowała w wielu lokalnych domach kultury oraz klubach. Szybko dostrzeżono jej talent i już wkrótce udało jej się wybić w świecie polskiego show biznesu, w którym króluje po dziś dzień. Niedawno wyjątkowo głośno było o jej rozwodzie z ukochanym Andrzejem Pietrasem, który szybko stał się jednym z najbardziej zaskakujących wydarzeń w świecie polskiego show biznesu. Teraz okazuje się, że Beata Kozidrak po rozstaniu się rozszalała i dopiero teraz może spełniać wszystkie swoje marzenia. Beata Kozidrak czuła się ograniczona przez małżeństwo? Niewiele osób wie, jakie marzenia ma Beata Kozidrak. Gwiazda rzadko w wywiadach zgadza się na wyjątkowo osobiste zwierzenia, kiedyś jednak wyznała, że chciałaby wyruszyć w rejs dookoła świata. Miało to się wydarzyć w 2012 roku, jeszcze z byłym mężem, Andrzejem Pietrasem, ostatecznie jednak plan nie został zrealizowany. Jego głównym punktem był dwutygodniowy pobyt w Australii. To właśnie ten kontynent był życiowym celem i stanowił spełnienie marzeń piosenkarki. Niestety życie sprawę skomplikowało i para przez wiele lat wyjeżdżała jedynie do Hiszpanii, gdzie kupiła sobie dom. Wprowadziło to do życia artystki rutynę, której nie potrafiła przełamać. Beata poddawała się tej rutynie, ale skrycie marzyła o zwiedzeniu nieznanych sobie miejsc i poznawaniu nowych kultur, mówiła w rozmowie z Na Żywo znajoma gwiazdy. Wszystko jednak zmieniło się wraz z niedawnym rozwodem. Dopiero po rozwodzie rozwinęła skrzydła i zaczęła spełniać marzenia po rozstaniu. Beata Kozidrak się rozszalała i postanowiła w końcu zacząć spełniać swoje marzenia bez ograniczeń. Swój urlop spędziła w Singapurze i szybko wpadła na pomysł, że wyjazd można przedłużyć i przy okazji odwiedzić upragnioną Australię. Na tamtejszej plaży poczuła się jak na Malediwach. Ma jeszcze w planach zobaczenie wodospadu Mineon, gdzie spadająca woda tworzy jeziorko, w którym można się kąpać, mówiła znajoma Beaty. To niezwykłe doświadczenie sprawiło, że Beata Kozidrak postanowiła całkowicie zmienić swoje życie. Uważa, że po całym roku pracy zasługuje na to. Teraz stawia na siebie i skupia się na tym, czego ona potrzebuje, mówiła osoba z jej najbliższego otoczenia. Wygląda na to, że jedyne, czego polska gwiazda potrzebowała do spełnienia swoich marzeń, to wyeliminowania wszelkiego rodzaju ograniczeń ze swojego środowiska.